Cześć, witam. Hej. Was oczywiście jak zawsze. Jak zawsze, tak. Tak, to jedziemy. Nawiązałam już tak delikatnie do profesora Brałczyka, bo no nie ukrywajmy, po tej burzy to był tak zwany pretekst do tego, żebyśmy tutaj mogli sobie dzisiaj porozmawiać o tym, jak ten język się zmienia. A zmienia się, prawda? Tak, bardzo się cieszę. Jest w nim więcej emocji? Jest w nim więcej emocji. Ja bardzo się cieszę, że będziemy mówić o języku ogólnie, a nie o samej burzy, bo tutaj, jeżeli mogę na początku, tylko to też... Nie, to tylko chciałbym... jest... To jest pretekst, tak, ale pretekst, też uważam, że bardzo dużo złego się stało i warto powiedzieć o tym, co dziać się nie powinno w kontekście komunikacyjnym również, bo... Warto przypomnieć, że profesor powiedział, że pies nie umiera, a zdycha, tak? Między innymi, to jest takie... Tak, i pan profesor do takiego zdania ma pełne prawo. On nie powiedział niczego złego, nie powiedział, że zwierzęta, nie wyraził swojego stosunku do zwierząt, a nawet wyraził to, ten stosunek, jako pozytywny. Równocześnie powiedział, że jemu po prostu forma umierać w stosunku do zwierząt nie pasuje i profesor ma do tego pełne prawo. Było wcześniej sporo wypowiedzi na przestrzeni ostatnich paru lat, wypowiedzi pana profesora, które mogłyby budzić oburzenie, bo na przykład były nie do końca naukowe albo wprowadzały w błąd poprzez podanie niepełnych informacji, tak żeby ośmieszać jakieś formy, delikatnie manipulować i tak dalej. Wtedy mieliśmy ciszę, teraz wybuchła ta burza i ona doprowadziła do rzeczy naprawdę niedopuszczalnych, to znaczy no, możemy czytać o tym, że profesor sam powinien zdechnąć i tak dalej, i to jest przekroczenie pewnego rodzaju granic. A takie komentarze też czytałeś? Tak, takie komentarze też się pojawiają. Ja mam wrażenie, że z komunikacją w internecie jest trochę jak z komunikacją w samochodzie, w samochodach właściwie. To znaczy... Jak ty jedziesz, tak? Dokładnie tak. Ktoś zajedzie nam drogę. Drugie słowo. I my od razu zaczynamy zachowywać się bardzo dziwnie, zaczynamy krzyczeć, zaczynamy być agresywni i przez to ta komunikacja nie zachodzi, prawda? Bo w ogóle jeżdżenie samochodem polega trochę na, mam wrażenie, przeklinaniu w metalowej puszce. I to jest tak, że jeżeli... My tutaj tak nie mamy, ja nie wiem, o co ci chodzi. Posiedzimy sobie razem i rozmawiamy. Tak, to ale... zazwyczaj jest miło i przyjemnie. Czasami ktoś się troszkę podirytuje, no ale to nigdy nie było... Nikt nigdy nie rzucał mięsem. I ja to bardzo szanuję. Ale często jest tak, że ktoś jedzie przed nami i jedzie te 5 kilometrów za wolno. Tak. I my już po prostu wduszamy ten klakson, krzyczymy, wleczesz się jak narracja w Nadniemnym, ty i tutaj wypikane tak. rzeczy. I kiedy wduszamy ten klakson i krzyczymy te brzydkie rzeczy, to ta osoba w ogóle może nie wiedzieć, o co nam chodzi, prawda? Dlatego, że ten komunikat jest niezrozumiały, jest oderwany od kontekstu. Ta osoba może myśleć, że ma niewyłączone światło albo niedomknięty bagażnik. I my się komunikacyjnie rozmijamy. A ta nasza agresja wynika z tego, że my nie widzimy drugiej osoby, tylko widzimy metalową puszkę. I dokładnie tak samo jest w internecie. My nie widzimy drugiej osoby, tylko albo widzimy osobę publiczną, która jest dla nas w pewien sposób zdepersonalizowana, bo jest, no właśnie, jest z gazet, jest z telewizji, to jest jakaś figura bardziej niż osoba, tak. albo widzimy awatar, a awatar nie czuje, więc możemy sobie wylewać pomysł. No dobrze, ale w którym jesteśmy miejscu i co możemy powiedzieć? Czy pies zdycha? Pies może zdychać, pies może umierać. Może zdychać i może umierać. Obie formy są jak najbardziej poprawne. To jest tak, od czego to w takim razie zależy? Od tego, jak bardzo jesteśmy przywiązani? Jak wiele mamy emocji? Bo rozumiem, że ktoś, nie wiem, lubi bardziej albo mniej zwierzęta, tak? Czy to... Ktoś może lubić zwierzęta i może mu ta forma nie pasować, ta forma pies umarł estetycznie również, więc może być tak, że lubi zwierzęta i tak powie, że pies zdycha. Ja nie mam kompetencji, żeby wiązać to na tym poziomie. To jest kwestia wyboru językowego. Po prostu. Obie wersje są poprawne. To nie jest kwestia semantyczna. Nie jest tak, że jeżeli mówimy, że pies umiera, to znaczy, że nie denotuje nam tego, nie znaczy nam dokładnie tego, że ten pies przestał żyć. Umrzeć słownikowo to jest przestać żyć, przestać istnieć. Nie ma w słowniku zaznaczone, że tyczy się to wyłącznie ludzi. A zdychać? A zdychać jest albo o zwierzętach potocznie, tak. albo w sposób obraźliwy o człowieku. No i ten rozdział, który mamy, to nie jest rozdział właśnie semantyczny, wielkiej różnicy znaczeniowej, tylko to
jest rozdział bardziej kulturowy. To znaczy w naszej kulturze było tak, może dalej jest, nie wiem, nie mnie oceniać, nie mam kompetencji, że śmierć zwierzęcia traktuje się inaczej niż śmierć ludzką. To znaczy śmierć ludzka jest pewnego rodzaju kwestią etyczną, powiedzielibyśmy, a śmierć zwierzęcia to jest po prostu element istnienia. Zwierzęta sobie zdychają, prawda? To jest normalne. No dobrze, ale możemy mieć pająka i możemy tych pająków nie cierpieć i ten pająk zdycha? Czy umiera? Jak co, co z koniem? Jeszcze o koniu się mówiło, że koń padł. Koń padł, no właśnie, też może paść, prawda? To jest tylko i wyłącznie kwestia naszego wyboru językowego, wyboru, który może być umotywowany. No to skąd takie oburzenie, jeżeli każdy ma prawo do tego? Czy my mamy jakąś inną, różni nas po prostu, my ludzie różnimy się tą empatią, zwierzęta niektóre, w tym przypadku no psy, no bo to zdanie było skierowane... Było o psach. Po prostu psy zaczęły odgrywać, nie wiem, bliższą nam rolę? To znaczy, ja myślę, że to bo, tak naprawdę, jeżeli byśmy chcieli z tej imby, która rozrosła się do niebotycznych rozmiarów, wynieść jakieś konstruktywne wnioski... To się nie da? To nie, dałoby się, ale to byłyby wnioski takie, że musimy pamiętać o tym, że język się zmienia. Musi się zmieniać, żeby istnieć, ale ten język zmienia się również dlatego, że musi cały czas odpowiadać na wymogi ciągle zmieniającej się rzeczywistości. Nasz stosunek do zwierząt na przestrzeni ostatnich lat również bardzo się zmienił, prawda? My staramy się być bardziej empatyczni, staramy się tymi zwierzętami bardziej zajmować, poświęcać im więcej czasu. Coraz mniej ludzi je mięso, może coraz mniej też trochę nadużycie, ale to nie jest mój obszar kompetencji, więc sobie to sprawdziłem. Na przestrzeni ostatnich 4 lat na przykład liczba osób, które w ogóle nie jedzą mięsa w Europie wzrosła 2-krotnie. Liczba osób, które ograniczają spożycie mięsa wzrosła o 20%. To pokazuje pewnego rodzaju zmianę społeczną. Więc to, że w tym momencie zwiększa się frekwencja używania słowa umieram wobec zwierząt, nie jest niczym dziwnym. To oddaje zmianę, która zaszła w społeczeństwie. Ale tutaj podkreślę, to też nie jest tak, że my nie mamy tego w literaturze, nie mamy tego w historii, że mówiło się, że pies umarł, kot umarł. Ja posprawdzałem sobie trochę tekstów kultury i to naprawdę się pojawia. Wczoraj jeszcze przypomniało mi się jedno z moich najukochańszych opowiadań Bohumila Hrabala. Jeżeli ktoś ma ochotę się spłakać, że tak powiem, to jedno z ostatnich opowiadań ze zbioru Balony mogą wzlecieć, o kocie Cassiusie. I to opowiadanie, w tym opowiadaniu kot Cassius umiera, co Hrabal pisze 2 albo 3 razy. Jest to tłumaczenie na język polski sprzed 30 lat bodaj. No, wtedy właśnie tak również tłumaczono, bo bohater tego opowiadania ma bardzo emocjonalny stosunek do tego zwierzęcia, więc on by nie powiedział, że to zwierzę... Czyli co, możemy powiedzieć, że być może profesor Bralczyk nie jest tak zwanym psiarzem, czy też kociarzem? A może jest, tylko jest bardzo mocno osadzony w swoim przyzwyczajeniu językowym, którego nie chce zmieniać. To kwestia pokolenia? Są ludzie z pokolenia profesora Bralczyka, którzy, powiedziałbym, są bardziej otwarci na zmiany, ale pamiętajmy, że pan profesor nie musi być otwarty na zmiany. On może trzymać się tego języka, który poznał w młodości, który może też nie oddawać zupełnie języka, który wtedy w ogóle istniał, tylko prawda, wychowywał się pan profesor w jakiejś określonej grupie, w jakichś warunkach i przyzwyczaił się do tego, a nie innego języka. Oczywiście warto tutaj pamiętać, że żeby pan profesor mógł przyzwyczaić się do tego języka, do którego się przyzwyczaił, to ten język wcześniej i tak musiał się wielokrotnie zmienić, prawda? Więc oburzanie się na kolejne zmiany, no może nie do końca ma sens, ale ja nie wiem, czy tutaj pan profesor na te zmiany się oburzał. Tak, ale bycie otwartym na zmiany, bycie na bieżąco, to jest jeden temat, a zasady i reguły to jest drugi temat. Nie ma żadnej zasady, która by twierdziła, że umrzeć w stosunku do zwierzęcia jest błędem. Jak najbardziej. Czyli to oburzenie jest niepotrzebne, tak? No, jest niepotrzebne. Ja nie wiem, czy tutaj było oburzenie. To znaczy, bo pan profesor w pierwszej części wypowiedzi powiedział, że po prostu jemu to nie pasuje. Jak najbardziej ma do tego pełne prawo. W drugiej części faktycznie mógł powiedzieć coś, co by mogło sugerować, że to jest forma niepoprawna, ale
nie wiem, czy to też nie byłaby nadinterpretacja. Obie formy z pewnością są poprawne. Możemy mówić tak, możemy mówić tak. Przy tym wszystkim jeszcze bym zwrócił uwagę na jedno, bo tak jak mówię, zmienia się ten język przez to, jak zmienia się rzeczywistość, ale oczywiście to, jak my korzystamy z języka, może pokazywać nasz stosunek do rzeczywistości, może nawet odrobinę przemeblowywać na tę rzeczywistość. Nie wiem, czy zmieniać, ale wprowadzać delikatne korekty. Więc no, jeżeli ja na przykład mówię, że ja z moim kotem, z moją kotką mieszkam, a nie tę kotkę posiadam. Powiem ci więcej, bo ja też jestem kociarą. To ty mieszkasz u swojej kotki, a nie ona u ciebie. Ja też twierdzę, że to tak ona bardziej ma mnie. Tak jest, z perspektywy kota tak jest. To ty jesteś jej lokatorem, a nie ona twoim. Ja jestem od płacenia. Każdy behawiorysta ci dopowie. Tak. A nie daj Boże, przestawisz jakiś mebel, na pewno będzie niezadowolona, bo koty lubią stałość. Dokładnie tak. No i ale to, że ja tego kota nie posiadam, specjalnie używam tego słowa, dlatego że wczoraj w dyskusji użył, bo jeżeli już, to powinienem powiedzieć, że tego kota mam. Posiada się, prawda, zasoby. Traktowanie kota jako zasób byłoby osobliwe. Ale że ja z nim mieszkam, świadczy o moim stosunku do niego, że mówię, że z nim mieszkam, prawda? I takie zmiany, które wzajemnie się napędzają, językowo, te językowe i te w rzeczywistości pozajęzykowej, no one na przestrzeni procesu historycznego też się zmieniały i w stosunku do rzeczy, o których dzisiaj byśmy nie powiedzieli, że to zaszło. To znaczy, tak samo jak dzisiaj albo do niedawna, to rozgraniczenie na to, co ludzkie i nieludzkie, na to, że zwierzęta są zdecydowanie gorsze od ludzi, są ludzie, którzy dalej tak twierdzą, mają do tego prawo i tak dalej, mieliśmy to samo rozgraniczenie właściwie z małymi dziećmi. Mhm. Samo dziecko było kiedyś słowem obraźliwym. Dziecko to był taki niepełny człowiek. No, może wynika to. Mówisz jeszcze o czasach, kiedy mówiono, że dzieci i ryby głosu nie mają, tak? No to jeszcze bardzo niedawno. Ale niedawno prezes Kaczyński też młodej reporterce w Sejmie też powiedział parę kwiecistych słów, więc... Ja pozwolę sobie tego nie komentować, bo teraz ja bym musiał się zacząć zachowywać tak, jak mówiłem na początku o zachowaniach wobec innych kierowców, kierowczyń, czyli musiałbym zacząć rzucać brzydkimi słowami, bo komunikacyjnie nie było to paskudne, nie robi się takich rzeczy. Ale to dziecko, samo słowo dziecko było obraźliwe na przykład, po prostu. No bo to dziecko było takim niepełnym człowiekiem, powiedzmy w rozumieniu powszechnym. I to się musiało zmienić w świadomości ludzkiej i to słowo wtedy, słowo dziecko, przestało mieć wymiar pejoratywny. Więc te zmiany cały czas zachodzą i w tym momencie zachodzą w stosunku do zwierząt. Myślę, że oburzanie się na te zmiany, oburzanie się na jakiekolwiek zmiany w języku jest też nie do końca uzasadnione, dlatego że język musi się zmieniać, żeby żyć. Jeżeli język przestanie się zmieniać, to umrze. To umrze. Patrząc na te zmiany, bo młodzi wlewają do tego języka dużo. Powiedz takie ostatnie twoje spostrzeżenia albo zaskoczenia. Zaskoczenia? Nie wiem, czy jestem czymś teraz bardzo zaskoczony. Ja dzisiaj, bo myślałem też, że zejdziemy, że rozmowa poprowadzi nas trochę w stronę innowacji językowych, więc sprawdzałem sobie na przykład najnowsze innowacje językowe, które odnotowało Obserwatorium Językowe. No i trafiłem na cebulować na przykład. Czyli? No i tutaj mówimy również o zmianie znaczenia. Nie, cebulować? Bo moglibyśmy, idąc za klasycznym jakimś rozumieniem, pomyśleć, że to jest, nie wiem, krojenie cebuli, sadzenie cebuli i tak dalej. Cebulować to jest to samo, co postępować w sposób skąpy na przykład. O. I tak się mówi, że ktoś cebuluje. Kompletnie nie przyszłoby mi to do głowy. Tak język się zmienia i ja myślę, że na te zmiany... Ale gdzie logika w tym? Bo mówimy, że mówiło się w sposób brzydki, pogardliwy, dalej się chyba mówi polactwo, cebulactwo na przykład. A, dobra, i to ta droga. Tak, ta droga. I ten język cały czas będzie się zmieniał w różnych obszarach. Myślę, że musimy to, powinniśmy to akceptować. Przy tym wszystkim ja apeluję o empatię i o to, żeby dawać ludziom prawo do wyboru. W przypadku pana profesora to naprawdę poszło za daleko i te wszystkie ataki, które zostały przypuszczone, takie no właśnie ad personam albo po prostu bardzo brzydkie, no to nie powinno się wydarzyć. Dziękuję ci, Maćku. Maciej Makselon, polonista. Dziękuję wam bardzo serdecznie.